Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Arden, a ja to jest kolejny odcinek z serii Horizon Zero Dawn. Właśnie doszłam, jak widzicie, kawał drogi doszłam do tego miejsca, gdzie mieliśmy się spotkać z agentem. I jestem tak naprawdę, słuchajcie, ciekawa, co tu się będzie działo, ale najpierw muszę sprzedać troszeczkę rzeczy, bo tak szczerze powiem, nazbierałam tego trochę. I jest mały kłopot z udźwigiem. Gdzie ten Odmarada? Miał mnóstwo czasu na śledztwo. Poszukajmy go. Tak. Ale poczekaj chwilę, czekaj. Tylko tak. Wezmę to i sprzedam parę rzeczy, nie? Mam tyle rzeczy, że po prostu już nie mam miejsca na to wszystko. Dobra, sprzedajmy najpierw, powiedzmy, to. I teraz to. To też sprzedam. Skażenie, porażenie. No to jest to samo. Poręczność, no to jest lepsze trochę. Pozbywamy się niepotrzebnych. Odporność na ogień. To jest lepsze. Dobra, i teraz tak. Pułapki, biory, broń, surowce. Dobra, trochę surowców i tak. Iskrzak nie. Marszczyn mam 1000. Marszczynu mogę. Nie mogę sprzedać. Dobrze, tego też nie interesuje. Interesuje go korzenie, tak? Ale ja mu sprzedam co innego, typu serce czujki. Sprzedam, tak. Ja też sprzedam. Tego mam 100, 200, 300. Dobra, to zostawiam. Metalożer. Wiecie co, to zostawię. Sprzedaż na okruchy metalu. Też sprzedam. To też sprzedam. Echownik. Handel, sprzedaż. Też sprzedam. Sprzedaż, dobra. Wytwarzanie amunicji. To też mogę sprzedać. Trochę lżej, bo naprawdę jest ciężko potem cokolwiek wziąć. Mam jakieś kurde unikaty. Dużo tego jest. Co tu jeszcze mamy? Żużlowe szkło. Pewnie sprzedajemy. Co mnie to tam szkodzi? No jeszcze tego znajdę w cholerę. Mi się przyda.
No i teraz to sprzedałam i kurde nie mogę teraz. A dobra, nieważne. Ja mogę sobie... Ja bym kupiła te pakiet strzał porażających. To bym sobie wzięła. Bełtów mrożących. Dwa. Aha, to mam. Dobra, dobra. Wezmę. Tego mam tyle, że ohoho. Dobra. Chyba wszystko kupiłam, no. I teraz tak. Ja bym sobie to zmieniła, słuchajcie. Ekwipunek, broń. Amunicja. Teraz tak, ja bym sobie tak to wzięła. Sobie zrobić w takim bądź razie, żebym miała tutaj jeszcze więcej. Chciałabym mieć te porażające i wzmocnione strzały tylko, a nie zwykłe. To sobie zamieniło, ale gdzie to mogę zrobić? Kurde, bez sensu. Zwinne uniki, cichy sprint, silny cios. Powalenie, odwet, szybkie przeładowanie, skupienie. Trenienie pułapek, speców amunicji. Sensu. Jak to zmienić? Czekaj. Sensu.
Och, ludziska, ludziska, no tak to jest, kurczę, nie jest to tak zbytnio... wypisane, jak to mam zrobić. Dobra, zobaczymy. Dobra, lecimy z nim. Będziemy znaleźć tego kolesia. Ktoś niedawno stąd ruszył. W pośpiechu. Dobra, no to. Aha. Chyba go złapali. To ten od Marada. Wygląda na robotę z boju Derwala. Może dlatego, że coś znalazł. Opatrz. Chyba narysował tę mapę własną krwią. Racja. To taka mapa, że musi gdzieś prowadzić. To pewnie Smolny Klif. Zaznaczył punkt na północy. Może tam jest Derwal. Moi ludzie czekają za miastem. Później się tam spotkamy. Się ciekawie, powiem szczerze. No tam to lecimy. Bo po co Derwala? Lecimy. Czy tam byl nie przejdę? Zmienię to jakoś. Już nie zdążę. Nigdzie nie jest bezpiecznie? Skrzyneczka. A nie, dobry pomysł. Do gazu, czy jest jakiś szczur? Chyba nie ma. Nieważne. Lecimy. Zachowam to na szlak. Gdzie teraz jesteś? Chyba na szlaku, nie?
Chodźcie się. Zostaw. Możemy porozmawiać? To nie podchwal go. Byłem głupi i niefrasobliwy. Dziękuję za ratunek. Dawaj kasę. No i co? Nic? Dobrze. O, coś tu jest. Chyba. Szukają mnie. Ale kto? Kto to jest? Kto szuka? Ludzie? Ludzie. Nie, to nie ludzie. Bezpiecznie. Przynajmniej na kilka minut. Sobie. Cholery jedne. Dobra, słuchajcie, teraz nie będę zatrzymywać, po prostu zrobimy tą misję. Może troszeczkę dłużej potrwać wtedy odcinek, ale na pewno skończymy tą misję. To jest normalnie przegięcie pałki, nie? Co to się dzieje? Mówię o tym, ile kurde ziół muszę znowu nazbierać. Wy wkrótce potrzebować. Właśnie, a propos. Jakieś... No, to jest list, tego nie potrzebuję. Co teraz zrobimy? Czy to przypadkiem nie jest jastrzał błysk? No nie, dobrze. Dobra, spójrzmy, co to będzie.
zrobi. Chyba zostały skute. Derwal to majster. Pewnie na nich eksperymentuje, albo rozbiera je na części. Może dam radę trochę namieszać. Pójdę przodem. Czekajcie, aż zaczną walczyć. Dobra, brzmi jak plan. Dobra, jaki masz plan? Niech zabiją ich. Nawet mi to bardziej odpowiada, powiem szczerze. Nie wchodź tam, nie wchodź tam. Chodź tu.
Wciąż wężą. Zamkniętymi oczami. Podawać mundziory, walczyć! No nie, nie wzięłam. Jak mnie ona zabiła? Kurde, no. Ale plan jest dobry, nie? Dobra, jeszcze raz. Wy się trzymajcie z daleka po prostu od tego. My zrobimy po prostu kociół tutaj.
kurde, nie ten, to by wszystko poszło zgodnie z planem. No, a tak to kurde dupa jest. Widzisz, a wróg ciebie nie. No to się bawi. Gdzie oni są? No, masz tylko podalcy. Zabiję tą czujkę, bo ona jest taka. Jeden strzał po czujce. Nie macie nic lepszego do roboty? Odchodzą. Nie ma sensu dalej szukać.
pokrącaj. Nie wchodź tam! Nie wchodź tam! Czysty baran! No i po co, baranie, tam wchodzisz, no? Chodzi o to, żeby oni, kurde, no. Jeszcze zniszczycie. Mi wygląda na równie szybkiego, co głośnego. A lepiej uważać. Że ja nie mam tych strzał na skażenie, nie? Kurde, jak to mogę robić te strzały? Skażona strzała. To bym chciała mieć. Jak to zrobić? Bóg bojowy Kardża. Bóg bojowy Cieniu. Nie dasz rady mnie powstrzymać.
się bawić, kurde, w jakieś... Nie wiem co. Topniejący śnieg kompletnie mnie przemoczył. Szczura jest mi niepotrzebna, jest mi potrzebna skóra ze szczura. Co on tutaj wejść, tak? Nie wiem, w jakiś sposób. Cudowny. Derwal mówi, że masz gryźć piach. Wiesz, no. Stary, pomóż mi. Uniknij! Ciebie. Mam tu coś. Odpala! Ciebie.
koniec, nie? O kurde. Nareszcie. Pewnie jest tam. Musimy wejść. Czekaj. Spokojnie. Muszą używać ich do ochrony przed tym strasznym dźwiękiem. Ciężkie. Ma też sporą siłę ognia. Nic nie wie. Chciał mnie złamać. Powinienem być z tobą. Czemu mnie nie wzięłaś? Wiem, jestem pijakiem, ale... Nie, idioto. Derwal chciał zawrzeć pokój. Tak przynajmniej napisał. Nie wzięłam cię, bo przeczuwałam coś. Chciałam cię chronić. Byłam zbyt pewna siebie. No i wpadłam. Posłuchaj, Derwal planuje coś dużego w południku. Powiedział, że zmusi Awada, by patrzył, jak dym zasnuwa jego cenne słońce. Twój król cię potrzebuje. Dosyć już zabawy. Musisz teraz szybko dorosnąć. Dorosnę. Obiecuję. Trzymam za słowo, braciszku. Ersa. Nie, nie. Proszę. Nie zawiodę cię. Przyrzekam. Rand. Tak mi przykro. Musimy znaleźć Derwala. Ale Południk to duże miasto. Przeszukam jego rzeczy. Może to coś da. Ta maszyna została starannie rozłożona. Czego Derwal się dzięki temu nauczył? Wolę nie wiedzieć. Tylko notatki techniczne. Jest tu zatknięty między strony jakiś list. Mnóstwo płomienia wysłanego do Południka. Założę się, że Derwal też tam jest. Chyba znalazłam coś, co może pomóc. Wracajmy do pałacu. Idź. To nie potrwa długo. Muszę zająć się siostrą. Kurde, no. Wszyscy się zabijają dookoła. Chore to trochę. Co za dziwne urządzenie. Pięknie wykonane. Go.
Szkoda, że nie mogę tego zabrać, nie? Zobaczyć, że tak powiem. Coś tu jeszcze jest takiego, co minęłam, zanim wrócę do pałacu. I wpadłam w pułapkę, tak? Rozumiem. Czy może jednak wyjdę z tego? Dobra, to lecimy do pałacu, tak? Z powrotem. Kawał drogi. Dobra, kochani, to słuchajcie, to w następnym odcinku zrobimy sobie, co się dalej będzie działo. Ja nie wiem o co chodzi, co on planuje, ten kurde kolo, nie? Coś na pewno dużego, coś sporego. No ale trzeba im pomóc, tak? Nie możemy ich tak zostawić na pastwę losu. Tak więc słuchajcie, widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia, hej.